Przed nami są cztery tunele. Pierwszy świnki, drugi creepera, trzeci slajma i czwarty endermana. Co w tych tunelach się czterech znajduje? Oto jest pytanie. Wejdźmy do każdego z nich. Będzie ciekawie, więc oglądajcie do samego końca i wskoczmy do pierwszego tunelu. Chodź Sebek, ty lecisz pierwszy. Jestem. A masz, leć, leć. Dobra, skoponeczku, leć. A wy sobie polećcie z apeczką w górę. Kliknijcie apeczkę, a ja tam wlatuję tak samo ze Sebkiem. Uii, wow, lecimy. Pierwszy tunel, świnki. Zobaczmy, bo to będą tunele mobów. Bardzo ciekawe, a teraz mamy... O nie, to są złe jaki świnie! Jaki parkour! A tam mamy, tam mają respawn. Patrzcie, jak idą, one są głodne. To są głodne, złe świnie. Jak nie przejdziemy tego parkura i spadniemy na dół, to te świnie nas zjedzą. Patrzcie, jak one się patrzą. Sebek, weź to przeskocz, czekaj, ja tutaj przeskoczę. Okej, okay, no, idź pierwszy. Się. Zatrzymy, uwaga, Sebek idzie pierwszy, tylko nie spadnie na dół. Ostrożnie. Patrzcie, jak te świnie za nim podążają, jak one idą za tobą! Uważaj, widzę, Sebek, wszystkie. Ostrożnie. Sebek tam stoi w rogu, patrzcie, on sobie przeskakuje parkura, a świnie za nim biegną. Ej, widzowie, każda jedna subskrypcja to jest jedna świnia więcej. Subskrybujcie z dzwonkiem, bo tutaj subskrypcje są takie podobne kolorowo. Także pamiętajcie, no żartuję. Ale kliknijcie subika jednego, naraz Sebek tam przychodzi dalej parkura, więc do samego musisz początka dojść. Okej, okay, dał radę hop, w miarę jakoś. Jestem! Oj, nie, no jak? Jak Sebek, uważaj! Zjadły go! Sebek spadł. O, teraz idą na mnie. O, teraz idą na mnie. Teraz moja kolej. Okej, okay, ja tu przeskakuję. Już jestem. Uważajmy. Uważajmy, Sebek, uważaj. Teraz ja idę. Nie mogę spaść na dół. Ostrożnie. Nie, spadłem. O, nie, jedzą mnie. I jedzą. No widzicie, o to właśnie chodziło. Dobra, weźmy, spróbujmy przejść przez to. Tylko bądźmy ostrożni. A wy, widzowie, możecie wbić na mój sklep. Po koszulki, bluzy, opaski, kubki, różne rzeczy są na moim sklepie. Pryszalnika w opisie. Do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem, więc wpadajcie, sprawdzajcie, kto by chciał. A ja przeskakuję parkura i nie spadniemy na dół, dlatego że te świnie nas zjedzą. Dobra, ostrożnie, skaczę teraz poważnie, pięknie, jak one podążają, jak one są głodne. Teraz ja idę, musimy przejść cały ten tunel właśnie świni. Okej, okay, ja idealnie przeskakuję, fajnie, dobrze mi idzie, na razie nie spadam, zobacz, i teraz jestem, też dałem radę, okej, okay, świnie nas nie zjadły, mamy jakąś skrzynkę, bierzemy skrzynkę, o, będziemy teraz respili, ale normalną świnię widzę, mamy normalną świnkę, o, to jest normalna świnka, zakładamy siodełko, ej, gdzie ty idziesz, chodź, ona poszła, dobra, jestem na nią, a rozumiem, teraz mam wziąć wędkę i iść pod szkłem, dlatego, że świnia potrafi wejść pod szkłem i my możemy też świnką kierować się za pomocą wędki z marchewką, więc idziemy przez ten fajny tutaj tunel z szkła. Dobra, podążamy tutaj. Idę niziutko, żeby tylko nie spaść. Sebek też tam idzie. Daj świnko, szybciej. I jesteśmy. O nie, stój, świnko. Dobra, zaraz wypad. Okej, nie, jest dobra, ona spadła, prawie ja bym spadł. Dobra, ostrożnie, uważaj. Teraz musimy przejść przez wąskie, bardzo wąskie szkło. Idziemy ostrożnie, tylko nie spadnij na dół, Sebek. Teraz tutaj dobra, przeskakuję. Idę za tobą, teraz tu wszystko prosto. Pod kontrolą. Teraz tutaj, teraz tu muszę skakać. Patrzcie, jakie to jest ciężkie. O nie, nie, spadłem, też spadłem. I co teraz? Masz, ej, ja mam ziemię, mogę się podsadzić. Dobra, ja mam ziemię. Okej, podajcie mi, podsadźmy się ziemią. Haha, ale łatwe było. Ale łatwe. Przeszłem. Yo, easy. Przeszłem. Hi. No, idziemy dalej. Co to jest? Wielka, ogromna świnia! To jest Big Boss! Świnia Boss! Patrzcie, jaka wielka! O, idzie na nas! Idzie na miecz! Daj miecz! O nie, padę! O nie, szybko, uciekam! Mam dwa serca, Ale Minka ona wielka za mną jest. Biegnie! Biegnie za mną, biegnie! Ale gigantyczna, ona chciała mnie zjeść! O nie, biegnie za mną! Sebek, pokonaj ją, rozwali ją! Sebek, już idę, rozwala! Marchewkę mam, masz z marchewki! Nie, ona nie chce. Nie chce marchewki, ona chce nas zjeść! O nie, idzie, jak ona jest gigantyczna! No, spróbuj ją jakoś rozwalić, weź łuk może! A nie, biegnie za mną, biegnie! Mam ślepą uliczkę mam! Idę do niej, posadzę. A masz, rzucam się na nią! Rozwaliłem ją! Rozwaliłeś ją? Okej, tak, biegnie teraz. Radę. Jestem u góry nad domem. Ej, to jest wielka stodoła świń. Teraz Sebek rozwalił ją. O nie, jest! Weź ją, rozwalił ją. A masz, ją rozwala, patrzcie. Okej, okay, elegancko rozwalaj, dobra, pięknie, jest upada, dobra. No nie, znowu? Okej, okay. I patrzcie, ile mamy tu świń, o, ile ich tutaj jest. Zobaczcie na to. Mamy mnóstwo świń. A tutaj na tej skrzynce mamy, co tutaj mamy? Mamy różową wełnę. Ej, mamy zbrójkę świńską. Aha, i marchewki. Lol, i bierzemy marchewki. Teraz wchodzimy. Przeszliśmy pierwszy tunel, a to był pierwszy tunel świni. Wow, ale fajnie. I mam wdzianko, mam zbrójkę świni. No nie, źle było, super. Teraz idziemy do tunelu creepera. A creeper co robi? Wybucha. Więc tutaj musimy uważać. Uwaga, wskakujemy i lecimy. Ej, bo... Prawie bym... A, nie padnę. A, bo ja to jest... padłem. A ty padłeś, Lola, ja nie. O nie, creepery tutaj są. O, jakie wielkie.
A masz ty creeperze z mojego swordu, a masz! U niej idą wszystkie! O, bo zaraz wybuchną, Sebek, musisz dać mieczyk. Trzymaj tutaj tego, miecz trzymaj daj, miecz daj, mieczyk. Okay. Dobra, mamy, a jaki saby masz kamienny. Nawalamy, nawalamy, musisz mieć lepszy miecz. Może później ogarniesz. A masz ty creeperze, ile tu creeperów jest, żeby one tylko nie wybuchły? O nie, te creepery są mocne, zobacz, jak nawalamy w nie. Masz tu teraz łatwo... lepszy mieczyk, już się nie będzie bawić, trzymaj. Okej, nie będziemy się bawić, czekaj, dobra, wchodzę, uwaga. Masz, nie, bo padnę jeszcze. Dawaj, dawaj Sebek, jeszcze ostatniego dobra padł. A super, wzięliśmy. Teraz kolejne creepery. A masz ty creeperze, padaj! Bum, dostał! To są jakieś bossy! Bum, dostał! Bum, rozwaliłem na 3 hity, ha! O, ten idzie, dobra, rozwaliliśmy. Okej, teraz idziemy dalej, co będziemy mieć? Tutaj loot jest i na lodzie mamy się ślizgać łódką. Dobra, musimy dojechać do samego końca, ślizgamy się teraz, patrzcie, jak ja jestem ubrany. O, nie możemy spać, ale tu ślizgo! Ale tu ślizgo! Wow, wow, wow! Ale bardzo ślizgo, nie! Patrz, ja się trzymam! Trzymam jak się! Ja bokiem lecę! No, bokiem lecę, ale daję radę. Spadł. Patrz, aj, te spadłem, kurwa. Aj, tam jest złote jabłko tam jest. Chłopie, złote jabłko. Widzę tutaj u góry złote jabłko. Patrz, mam złote jabłko, co ci się dzieje? Sebek, co ci jest? Ja jestem zablokowany jakby w lodzie, muszę to rozbić. W lodzie, no musisz to rozbić. Dobra, rozbiłem. Okej, dobra, idziemy tak z buta może przejść. Tam są złote jabłka, musimy wejść. Dobra, idę z buta. Są złote jabłka porzucane, patrzcie, jedno złote jabłko, drugie kolejne złote jabłko. No mam złote jabłka, one się przydadzą, dobra, wezmę sobie tak. Tak, okej, wziąłem sobie. Teraz możemy iść dalej, złote jabłko nam pomoże. Ślizgamy się, bo lód jest ślizgi. Teraz musimy przejść parkura przez zielone tutaj bloki, więc przeskakujemy i Sebek. Ej, doskoczyłem, ciężki parkur, teraz spróbujmy jeszcze raz, czekaj, może dam radę. Posadzę się jeszcze raz, spróbuję ten parkur przejść, może da radę. Uwaga, teraz tutaj przeskakuję, teraz tu, hops. I uwaga, skacz, ej, spadłem, czekaj, jeszcze raz. Uwaga, weź, no posuń się, teraz ja, opa, uwaga. Teraz ja biegnę, siup. Jest, dałem radę przejść. Okej, to był taki trudny, ciężki skok, ale daliśmy radę. No idziemy, przeskakujemy, dobrze, nie oszukujemy. O nie, to creeper, o, co jest! To wielki creeper? Co to jest? Creeper boss! O nie, dostaję! O nie! Dobra, zjadłem złote jabłko, dobra, rozwaliliśmy go. Creeper boss! A tu jest jego dom z TNT. Wow, i wejście do domu creepera z TNT. Jak to wygląda? Patrzcie, jak fajnie udekorowane. I dużo TNT mamy. Ile TNT tutaj jest? Patrz na to, zabieram wszystkie TNT moje. Biorę wszystkie TNT, patrzcie, wziąłem elegancko moje TNT. Mamy 40 odbieraj sztuk. Patrz, on ma nawet głowa creepera i tutaj jest jakiś dziwny. Fajny domek. Nawet ma kolę creepera, patrzcie, to jest creeper kola. Lol, jak to wygląda. I mamy TV, plazmówkę. Dobra, i nawet mamy TNT, łóżko z TNT. Ja sobie jedną panie kolę wezmę. Biorę sobie łóżko, wziąłem sobie łóżko. Ha, mam łóżko, patrz, ukradłem mu łóżko. Moje. Dobra, okej, teraz co mamy? Wejść do góry, a tu jest taka skrzynka. Diamentowe rzeczy i złote jabłka! Patrz, jakie bogactwo, biorę sobie. Ej, dobra, będę teraz diamentowy, mam lepszą zbrójkę. Oh yeah! Wychodzimy i jesteśmy. To był tunel creepera, naprawdę był ciężki. A teraz będą jeszcze cięższe. Czyli teraz będzie tunel slajma. Uwaga, wchodzimy na dół do tunelu slajma! Przeżyłem! Ledwo co, lol. Uważaj, Sebek. Ale to było ciężko. Tak, i teraz mamy slajmy. Patrz, co tutaj jest. Musimy się odbić. Nie odbiłem się. Pff, nie trafiłem. Jeszcze raz. Musisz tam wskoczyć na tego slajma małego. Okej, skaczę, hop, siup. I się odbić. Ej, nie, prawie doskoczyłem. A teraz ja, czekaj, uwaga. Teraz ja skaczę, czekaj. Lecę. Ju! I jest, doskoczyłem, jestem, doskoczyłem. Patrz, dałem radę. Okej, raz przeskakuję tutaj, czekaj, tu przeskoczę, dobra, przeskoczyłem. O, jakiś slime tam idzie mały. Ej, tam jest jakiś slime. Tu są jakieś slimy. One spadają na dół, ty. Czekaj, tu przeskoczę. One tu, patrz, jakie slimy wielkie. O nie, uderzył mnie. Jaką mnie celną. Ej, dawaj łuk, Sebek, łuk. Czekaj, o nie, te slimy nie biją. Trzymaj. O nie, musisz z łuku je nawalać. Masz ty slimie. O nie, jak one są wielkie. Jaki gigantyczny slime. Pomóż mi, Sebek, jest ciężko. Dobra, przeskakuję tam dalej. Jakie gigantyczne, tutaj mamy slimy. Wszystko jest ze slimach. Jakie wielkie slimy, jakie giganty. Nie, to są największe slimy w Minecraft. O nie, muszę przejść przez to, czekaj, rozwalę to jakoś. Rozwaliłem. Ha, przeszedłem. O nie, mały slime. A ty mały grzybie. Pięknie, mały grzybie. Dobra, skakujemy teraz tutaj, mały grzyb padł. Teraz, o nie, tu jest jakiś wielki slime, jaki wielki, zepchnął mnie. O nie, zdałeś sobie go. Dobra, idę go zepchnę, a dawaj masz, go, dawaj o, go. Dobra, zepchnąłem. Dobra, pięknie, okej. Okay. O nie, jeszcze jest slime. Patrz, jaki wielki, weź go. O ty, a zepchnął mnie, co jest, jaką mnie nawala. Idę tu do niego, będę go nawalał. Jakie ciężkie. Dobra, okej, teraz musimy tu przejść parkura, no a przechodzimy parkura teraz wysokiego. Tam jest na dole coś jeszcze slajmowe. Ile tu jest slajmów, ja. Teraz tu przeskakuję, no, o nie, nie wpadłem. Ajajaj. Cześć, jeszcze raz spróbuję, może to przejść.
Ale ten slime jest ciężki, nie? Nie spodziewałbym się tego. Czekaj, czas tu wejdę. Hops, przeskakuję. Teraz tutaj, hops. Okej, teraz tu, hops. Dobra, udaje mi się. Pięknie, tak, tak. Teraz tutaj, siup. Ej, jajajajaj. Uwaga, teraz patrz, tak to się robi, tak to się robi. Widzisz? Widziałeś? Widziałeś? A? Prawie mi wyszło. Okej, ja mi da... Nie! Spadłem tu przy końcu. No, teraz musimy się podsadzić. Wkurzyłem się. A, bo to rozwalę. Rozwaliłem to. Co to... Ej, mamy teraz tam parkour. Czekaj, musimy iść do góry. Teraz tu będzie parkour z TNT. Patrz na to, tutaj trzeba przeskakiwać. Czekaj, ja to rozwalę. Uważaj, teraz ja wskaczę. 3, 2, 1 i czekaj, skaczę. Ziu, 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 nie spadłem, nie! Wybuchnie, wybuchnie. Ole wybuchło, jak wielkie. Ale dobra, woda nas uchroniła. Tylko jak tam wejść z powrotem teraz? Mamy problem. Dawaj, schodki ci zrobię. Nie dam rady, czekaj, muszę tam podpłynąć, czekaj. Podpłynę może na początek, ale ten parkour z TNT był ciężki, on taki wąski, nie? Dobra, podpłyniemy sobie tam bliżej, niby to przeszliśmy, no niestety ja nie dałem rady, nie ma jak wejść do góry, to więc... O, tam o drabinki spadły. Czekaj, dobra, teraz wchodzimy sobie tutaj... A, dobra, mam dieta, więc mogę się podsadzić. Okej, później użyję drabinek. O nie, to co... Slime boss! Małe slajmy nas będą atakować, patrzcie ile tu slajmów, o nie, rodzina slajmów! Rodzina slajmów, Sebek, pomóż mi, Sebek, chodź tutaj, rozwalajmy slajmy! Biegnę, podbudowuję się! Ile tu jest slajmów, o macie slajmy, poddajcie! O nie, patrzcie jakie małe takie kurduple mnie biją, o ty mały jeden, cześć, zjadłem sobie złote jabłuszko, okej, zjadłem sobie. A masz ty mały, a masz ty, padaj ty, dawaj go, Sebek! Dawaj je, dawaj! O nie, no biją mnie cały czas, no, nie mogę iść w dodatku celnąć, padajcie, a masz, padaj, dobra, rozwaliłem go. Co jest? On się zrespił jeszcze większy? Jak to możliwe? Ej, no nie ma, on się jakoś rozdzielił. Co jest? O, macie. No dawaj, daj, daj, Sebek, Sebek. Ja uciekam, bo ja muszę zjeść sobie złote jabłko. A masz, dobra, padł. Jak on się powiększył? Co jest? Jak on rozwalał, on się powiększył. Co jest grane? On się powiększa, widzowie. Jak to możliwe? A masz ty. Dobra, i teraz go do... No co jest? Ale mnie wkurzałem, dobra, pokonałem je. Jeszcze kolejny? No ile już ich rozmnaża? No ile tu jest slime? Sebek, dawaj, rozwal, no. A masz ty slajmy, wkurzasz mnie. A masz ty, ra? Jeszcze jeden, ra, rozwaliłem go. Super, teraz kolejny je bije. No skąd oni mi biją, ra, wchodzę się, wkurzę, to jest jeszcze slime boss. Ile tu tych slajmów jest, ja ich nie mogę rozwalić normalnie. Wow, ej, coś mi bije niewidzialnego, nie, nawet nie wiem co. Ej, dobra, to mam trampolinę. Tych slajmów. Patrzcie na to. Wow, mamy jakiś parasol, mamy Nintendo do grania, patrz na to. Ale kozak, patrz do grania, biorę sobie. Ej, coś mi bije tutaj cały czas, nie wiem co w ogóle. Ej, coś się nawala. Cześć, coś tu jest z boku. I ej, biorę sobie szafę. Dobra, wezmę sobie szafę. Pożyczę szafę. Dobra, biorę. I trampolinę mamy. Weźmy trampolinę, czekaj, weźmy ją. Uwaga, oj, odbijam się. Zamurowałem już te slajmy, nie wejdą tu. Patrz na to, jak się odbijam. Widzisz, tu działa, trampolina działa. Możemy się odbijać na trampolinie, jak wysoko, patrz. Juu. Juu. Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Woo. Ale się fajnie odbijamy. Ej, trampolina działa, jest bardzo fajna. Ten slime tunel był naprawdę fajny, fantastyczny, powiem wam. Zaraz przechodzimy tutaj sobie. Okej, idziemy do skrzynki, mamy skrzynkę. I tu są slajmowe rzeczy, slajmowy tort, slajmowa zbrójka, slajmowy sword, mieczyk slajmowy, wszystko slajmowe. Ole, jazda. Wziąłem wszystko. I wychodzimy z tego tunelu. Został nam teraz ostatni Enderman. Tunel Endermanowy. Najlepszy tunel ze wszystkich, czyli tunel hakera. Bo tu taki, tak patrzcie, tu był tunel Nuba, Prosa, hakera, a nie, tu jest God, sorry, tu jest God. To jest tunel Goda, czyli najlepszy. Dobra, no to teraz ja się ubiorę, albo masz sobie, który możesz się ubrać jak ze slime, weź się ubierz. Jest wysoko, dobra, daj mi ciuszki. O, to masz ciuszki, dałem ci, będzie super, śmiesznie, patrz, ubrajesz się jako slime. Dobra, a my wskakujemy do tunelu Endermana, lecę na dół! O. Masz wodę? Mam wodę, wody nie ma. Tak, rozleję musisz ją rozleć na dole. Wodę. Weź rozlej z góry może wodę. Ej, tu nie ma wody, a Endermany nie lubią wody. A nalejemy do środka? Właśnie, w tunelu Endermany nie lubią wody, więc wlej tam wodę. Dawaj, dawaj, Sebek, wlej wodę. Okay, leci woda! Dobra, lecę. Ej, przeżyłem na wodzie. Jestem, teraz tutaj wlatujemy do wody, wlatujemy i jestem, przeżyłem. Dobra, jesteś w środku. Endermany tu są, ile Endermanów nie lubią wody, nie lubią wody. A macie, jakie one są wielkie Endermany, patrzamy, jesteśmy mali tacy. Oni są giganty, to są giganty Endermany. Jak one mocno biją, nie damy rady, potrzebujemy coś lepszego. Jakie oni są wielcy. O nie damy rady, nie damy rady z nimi, nie damy rady. Tak się składa, że mam akurat broń. Weź coś lepszego, Sebek, dawaj. I musisz ich sprzątać. To Shahida normalnie. A masz ten Endermanie, padaj. Ile ich tutaj jest, no? Ale oni są mocni. Biorę najlepszą broń normalnie, bo mam. Dawaj Sebek, na rozwala ich. A masz ty, padaj. A macie! O, co ty nawalasz? Ja mnie przestraszyłeś. Czekaj, bo to głośno jest.
To jest dobra, głośne, czekaj, trzymaj, czekaj. To jest taka broń. No ale to ściszyłem sobie, on mnie przestraszył, głośno to było. No rozwaliłem ich, okej, super, mamy to. No idziemy teraz dalej. Co tutaj musimy zrobić? Tepać się perłami Endu, wow. Dobra, teraz musimy idealnie wrzucić perłę Endu przez te dziury i się przedostać tam na drugą stronę. A to nie będzie takie proste, bo to trzeba idealnie rzucać perłą Endu. Uwaga, teraz rzucamy. Celne? Celnąłem. Prawie! Zawiesiłem się. Jak ty stoisz. Ale nie dałem tam rady, nie przedostałem się, nie? Więc nie dałem rady. Nie celnałem dobrze. Teraz, teraz kolej. No zobaczymy. O, Sebek też dał źle. Teraz ja też dałem źle. Musimy idealnie w tą dziurę trafić tam, nie? To nie jest takie proste, jak się wydaje. Czekaj, uwaga, teraz rzucę. Aj, źle. No nie mogę przejść, no. To trzeba idealnie, żeby tam przelecieć, nie? Dałem radę! O, dał radę, Sebek dał radę, patrzcie, trafił. Teraz moja kolej, czekaj, uwaga. I leci perełka! Jest, dałem radę! Dałem radę, jestem, dałem radę. Wow, okej, okay, jesteśmy. Teraz musimy przez tą trafić, czekaj, teraz leci. Ciu! Dałem radę, aj, prawie. Prawie było, musimy dobrze trafić. Ej, fajne to jest w ogóle na takie trafianie perłę Mendu. Uwaga, teraz ja, ciu! Leci. O, no nie, prawie wleciało. Czekaj. Teraz... O, Sebek dał przedostać. Dałem radę. A, ja nie dałem rady. Wkurzam się. Muszę to idealnie trafić. Czekajcie. Uwaga. Leci, ciu! Trafiłem! No nie przyszedłem! Jak zahaczyłem się! Ale to ciężkie jest. Teraz jeszcze raz spróbujemy. Czekaj, potrzebuję jakąś regenerację większą. Uwaga, teraz ciu, lecę! No nie mogę! Jeszcze, ej, daj mi sobie regenerację, czy coś, nie mogę przejść. A się wkurzam. Na uwaga. I teraz lecę. Ciu, leci. Jestem, przedostałem się! Wow, ale było ciężko. Masz złote jabłka, bo ja jeszcze mam tutaj. Daj mi złote jabłka, dobra, super, biorę złote jabłka. Ale to jest ciężko na to rzucanie. No czemu one nie... No przestań rzucać, bo nie chcą... Już się rzucam. Okej, dobra, już mam. Teraz musimy tu przeskoczyć, uwaga. Siu, rzucam. Prawie. Czekaj, drugi raz. Aj, no znowu prawie, no co jest? Jestem, no nie, we dwoje się zablokowaliśmy. Czekaj, ja pierwszy rzucam, uwaga. Dobra. Siu, poleciało. Jest, no prawie, no... Ale tu ciężko przejść to w ogóle. No musimy idealnie rzucić. No jak to niby, no? Nie mogę, czekaj, uwaga, teraz leci. No nie mogę przejść, skończyły mi się te perełki, rozwalam do szkoły, wkurzyłem się. Wkurzyłem się, rozwalamy, idziemy, okay, dawaj. O nie, endermany, dawaj ich, czekaj, nawalam ich. Ty masz broń. A macie, rozwalam ich, bum, strzeliłem we wszystkich, ale ich rozwaliłem, wow. Elegancko. Dawaj, idziemy teraz dalej, a tutaj mamy, woda się roz... Co tu się stało? A, tu chyba tych slime'ów tam się przedostało, ty lol. A teraz musimy przejść to, czekaj, rozwalmy sobie to, teraz tą wełnę czarną, a teraz idziemy tutaj, endermany nie lubią wody, nie? A weźmy teraz to, przejdźmy, uwaga, idziemy dalej, co tu będzie? I co tu jest? Endermany kolejne, o nie, a macie endermany, podajcie, rozwalam ich! Dobra, rozwaliłem, a masz, padaj ty endermanie! Rozwalam kolejnych, dobra, rozwaliłem wszystkich. Dobra, okej, teraz możemy przejść, podbuduję się z TNT. Do góry, a co ułatwiamy, nie? Co tam? Uwaga, idziemy, co tutaj jeszcze jest do przejścia? Patrzcie na to! Musimy teraz obmijać jakąś dziwną wodę. No, przeskakuję przez nie, to jest parkour, da, szybki robię parkour. Patrzcie, jak ja to szybko przeskoczyłem. O nie, wpadłem, obiję o to. To jest boss Enderman, patrzcie, jaki wielki, gigantyczny boss Enderman. Padł, co się stało z nim? Co to jest? Nie wiem, tu jest jakiś... O nie, on chce wybuchnąć, uważaj! Co się dzieje, co? Nas przepycha, ej, nie mogę, a masz, padaj ty! Z kim ty jesteś? Co tu się stało? O, zniknął. Nie, dalej jest. Ej, co to jest? Nie mogę wyjść. Co się stało? Nie mogę wyjść. Sebek, ratuj. Czekaj, załatwię go. Czekaj, coś mnie bije w ogóle. Co jest grane? No nie mogę przejść w ogóle. Cały czas coś mnie bije. A masz, padaj, rozwal go. Dalej, padł? Nie, dalej jest. Co się dzieje? No go nie idzie rozwalić. No, przyszedłem. Jakie to jest wielkie zielone, to idzie coś. Ja idę tutaj do domku. Chyba nie pójdzie za mną. Nie, idzie dalej. Ej, mamy dom Endermana w ogóle tutaj wielki. Ej, tu jest jakaś skrzynka, kliknę w nią. Mamy różne bronie, ale fajne bronie mamy. Teraz klikam sobie tutaj i przechodzę dalej. Siu, jesteśmy, przyszedłem wszystkie tunele. Ale ten tunel był najcięższy. To był gody, tunel Endermana. Ale dostałem w zamian za to jakieś fajne bronie. Patrzcie, jakie dostałem bronie. Wow, ale odjazdowe. Chodź tu, Sebek, przetestuję na tobie. Jestem. Dostałem wektora, patrzcie. Ale fajny. A masz, Sebek, pół nawalam w niego. Patrzcie, jak nawalam. Wow, ale kusak broń. Dawaj, teraz z tej przetestuję, no. A masz z tej. Pum. Ole ci wielka, patrz.
Uwaga, ale tu był jeden strzał. A masz, ze snajperki, patrz. Jest złote jabłko. Snajperka, a masz. Uuu, dawala w niego, dawaj. Patrz, ej, nie, złote jabłko nawet nie rozwaliłem pomaga. Rozwaliłem go. Ol, fajne rzeczy dostaliśmy. Nawet dostałem snajperkę, patrz. Bum, dostał raz. Drugi, rozwaliłem go na dwa hity, na dwa strzały. No ale fajnie. A wy widzowie możecie wbić na mój sklep po koszulki, bluzy, opaski, smajsokor.pl, pierwsza linijka w opisie. Sprawdzajcie do każdego zamówienia, dołączam swoje zdjęcie z autografem. I też możecie wbić na mojego Instagrama, Facebooka, na kanał do Sebka, bo Sebek też nagrywa Minecrafta. Nazywa się Sebek na YouTube. Wbijajcie, wpadajcie, widzimy się jutro. Odcinki są codziennie, także pamiętajcie i do jutra. Napiszcie w komentarzu jeszcze, jaki tunel wam się najbardziej spodobał. Czy może Endermana, czy może tutaj Slime'a, czy Creepera, czy świni. Piszcie komentarze, jaki tunel był najlepszy. I widzimy się jutro. Na razie.